mówiła nam cioteczna siostra, a dreszcz przechodził nasze ciało. I wydawało się wam, drodzy widzowie, że wiarę w duchy porzuciliście wraz z dzieciństwem. Nic podobnego, bo my wam za chwilę tę wiarę przypomnimy. Dziś poznamy dorosłych ludzi, którzy mają kontakty z duchami. Jedni wierzą w duchy oficjalnie i otwarcie, inni wierzą, ale wstydzą się swojej wiary, boją się ośmieszenia i postanowili wystąpić z zaciemnionymi twarzami. Na Zachodzie, gdzie dominuje racjonalizm, nowoczesna technologia, nowoczesna technika, komputeryzacja, myślenie naukowe, na tym Zachodzie działają całkiem oficjalnie grupy egzorcystów. Świadczą usługi dla ludności, wypędzanie duchów. Za chwilę dowiemy się, czy egzorcyści działają także w Polsce i co też to duchy wyrabiają w naszym kraju. Czy egzorcyści odeszli w mrok historii wraz ze średniowieczem lub są postaciami z amerykańskich filmów grozy? Egzorcysta to człowiek obdarzony niezwykłą siłą wewnętrzną, która potrafi oprzeć się duchom. Jeżeli ktoś wierzy w duchy. My wierzymy, dlatego zaprosiliśmy do naszego studia znaną egzorcystkę, autorkę książki o duchach, panią Izabelę Węgielską. Pani Izabela była z zawodu technikiem budowlanym i kosmetyczką. Obecnie zajmuje się tylko ciałami astralnymi i parapsychologią. Pani Izabela Węgielska. Pani Izabelo, ile pani razy w swoim życiu rozmawiała z duchami? Można to policzyć? To jest trudne policzyć, nigdy się nie zastanawiałam, ale to są setki razy. Setki razy? Tak. A po co te duchy przychodziły na ziemię? One są na ziemi, to jest ich miejsce, tak. Dlaczego? Przecież my się uczyliśmy zawsze o tym, że duchy to gdzieś są w niebie, w zaświatach, nie na naszym świecie. Niestety wiele duchów musi zostać i zostaje. Ci, którzy nigdy nie wierzyli, nie mieli tak zwanej wiary. Cała epoka 50 ostatnich lat i trochę wskazywała na to, że nie ma nieba, nie ma duchów, nie ma życia pozagrowego, nie ma piekła, nie ma czyśca, nie ma nic, prawda? Tak. Nie ma w ogóle żadnej formy nadanej przez nie tylko katolicyzm. Jest tylko materia. Jest tylko materia. Umieram, koniec, kropka. No i taki biedny duch, jak ja nazywam go, skomunizowany i jednocześnie wypruty z wszelkiej etyki i moralności, po śmierci jest bezradny, on jest zagubiony, on nie wie, co z sobą zrobić. Ale ten duch błąkający się tu po ziemi, to jest właśnie duch tego człowieka, który czynił źle? Nie zawsze. Nie wszystkie duchy czyniły złe. Bo na przykład, kiedy w wypadku raptem ginie matka, zostawiając maleńkie dzieci w domu, bo wyszła po jakieś zakupy i wpadła po samochód, to jej duch i jej astral wędrują do tych maleńkich dzieci, opuszczają to za rozbite w katastrofie ciało, natomiast cały czas się tymi dziećmi opiekuje. Czyli duch tej matki nie błąka się tu za karę akurat. On się błąka, akurat bo chce się opiekować nie, dziećmi. Błąkają się tylko ci zagubieńcy, którzy jak tośmy całe życie nie mieli za bardzo do mnie, mają gdzie wracać, ale częstokroć przyczepiają się do zupełnie dobrych, uczciwych, prawych ludzi, których próbują na przykład namówić do swoich nałogów, namówić do złego działania lub po prostu mówią do nich. To już ja mam jakieś 10-15% duchów, które są potwornie mówiące. Czyli człowiek miły, grzeczny, uprzejmy, delikatny, wrażliwy, całe życie nie miał specjalnie nic. No i był gdzieś tam, czy w szpitalu, czy na jakimś pogrzebie, czy na cmentarzu, czy gdzieś tam i raptem zaczyna słyszeć duchy. Ja słyszałem, że w Łodzi jakiś zły duch wyrzucił przez okno kobietę i telewizor. Czy te duchy muszą tak dręczyć człowieka? Jaki był za życia? Zły, okrutny, bezwzględny, morderczy, niszczący. Taki sam jest dokładnie po śmierci. Pani zna takie przypadki, tak, bo zgłaszają się do pani ludzie, którzy tak mówią, że opętał ich zły duch. Tak. I co się tym ludziom dzieje na przykład? Różne rzeczy. Ja miałam bardzo dużą galerię osób, które były bardzo dręczone przez złe duchy dziesiątki lat. Między innymi dziewczyna przez kilkanaście lat od dziecka była rżnięta nożami. To znaczy się jej... Ale chyba nie dosłownie. Dosłownie. Była tu na wysokości mostka, nożami były przebijana wszystka odzież. Matka z początku myślała, że dzieciak chce to przegryzać, czy sam się uszkodził, ale potem wszystka odzież była zniszczona, porżnięta takim ostrym nożem. Dziewczyna miała wrażenie, że ktoś jej nóż bija w serce, drętwiały jej ręce, drętwiały nogi, czasami mdlała, czasami nie z bólu.
Ja to zresztą opisałam w książce o tym, kto to był i dlaczego. Natomiast, a kto to był? To był jej z poprzedniego wcielenia, jej były mąż, który błagał ją o wybaczenie. No ale błagał ją o wybaczenie, a wbijał jej nóż? Ja się też go pytałam, dlaczego to nielogiczne. To jest nielogiczne, dlatego że on nie umiał inaczej zademonstrować, powiedzieć jej, wytłumaczyć jej, że on jest tym, kim jest. I on jej przypominał, że on ją w poprzednim wcieleniu zabił nożem. Aha, bo on ją zabił w poprzednim wcieleniu. Zabił nożem. Pani przegoniła tego ducha? Tak, to znaczy ja go zrozumiałam, mnie go było bardzo żal, ja mu pomogłam. Ja wyznaczyłam całą, prawda, no, zadań dla dziewczyny, które zostały wykonane i ten duch odszedł zgodnie z tym, co otrzymał, co chciał. Ale jak to było? Pani rozmawiała z tym duchem? Pani go przestraszyła czymś? On się pani przestraszył? Jak to było? Duchy się mnie na swój sposób boją, ale raczej ze mną liczą i oczekują ode mnie pomocy. Tak. Jeżeli pani wypędza duchy, to wypędza pani we własnym mieszkaniu, w kościele, w lesie, to były pierwsze w mieszkaniu przypadki. Tej osoby, gdzie to się odbywa? Ja różnie. Najczęściej, jeżeli to jest jedna osoba opętana, a nie cały dom, bo domy to są inaczej, się oczyszcza domy. Natomiast jeżeli człowiek, który jest przez ducha prześladowany, przychodzi do mnie i ja robię seans i podczas seansu ja rozmawiam, nadaję. Nie wszystkie duchy mówią, to jest mały procent ze mną rozmawiają. Właśnie, bo ja chciałam spytać, czy one mówią po polsku, znaczy w jakim języku się porozumiewacie? Mówią normalnie po polsku. Ja mam akurat do czynienia z polskimi duchami. Poza tym na palcach jednej ręki mogę policzyć duchy, którym się udało za pierwszym razem usunąć. Natomiast to kosztuje kilkanaście do kilkudziesięciu spotkań. Nawet kilkadziesiąt spotkań, żeby wypędzić jednego ducha. Tak. A najtrudniejszy pani duch? No, była taka matka. Doktor pedagogiki specjalnej, która dopiero po śmierci swojej córce przyznała się, że jest jej matką. Podrzuciła ją jak kukułcze jajo swojej siostrze i ta dziewczyna nie wiedziała o tym. Ale kiedy została pani doktor sparaliżowana, to wtedy tą córkę, na którą nigdy nie dała złotówki, którą w ogóle ze 4 razy w życiu widziała, której nawet nie dała żadnej pomocy materiał, wezwała, żeby się nią opiekowała w Warszawie. I ściągnęła dziewczynę, a po śmierci zaczęła strasznie ją prześladować, po prostu ją oblekła i robiła jej straszne awantury pismem automatycznym. Co to jest pismo automatyczne? Kiedy pan ma wrażenie, że ktoś bierze pana rękę i pisze za mnie. Pan nic nie myśli w tym czasie, bo to, co jest napisane, to nawet nie jest pana stylem, pana językiem. A jak ją prześladowała? Co jej robiła? Siedziała na niej, dziewczyna mdlała, dziewczyna kulała. Matka była częściowo porażona z jednej strony po wylewie. Dziewczyna miała potworne bóle w biodrze, nie pozwalała jej spać, ciągle zmuszała do tego pisania i robiła. A może dziewczyna była chora, może to choroba dziedziczna po matce właśnie, a nie duch. Pana, nie miała żadnych chorób, to już trzeba była młoda, zdrowa, była przedszkolanką. Dziewczyna była pełna urody i nazwijmy siły witalnej, ale to co się działo, to ona raptem czuła i potem chodziła do rozmaitych, spróbowała znaleźć jakiegoś egzorcysty i znalazła i do mnie trafiła ostatni. Ja musiałam matkę przekonać w jednej rzeczy, ponieważ zło, jakie się działo w tej kobiecie, to było cały czas karanie tej córki za to, że ona musi przeżywać to, co przeżywa. Ona nie widziała w sobie winy i przeproszenia, ani chęci przeproszenia tej dziewczyny, ani przyznania się i dopiero po śmierci ona się jej przyznała, że jest jej rodzicielką, bo trudno nazwać matką. A jak pani A dziewczyna ją przeżyła usunęła? Szok, proszę. Jak pani ją usunęła? To była strasznie trudna historia. Ona się i ze mną kłóciła. Ona mnie uważała, że ona ma prawo robić swoim dzieckiem, co ona zechce. Ona może dziecko nawet zabić. Ona nie chce w ogóle, żebym ja pomagała. A ja jej kazałam się natychmiast wynosić. Jak pani do niej mówiła? Krzyczała pani? Ja wyzywała ją? Ja z początku zawsze z duchami jestem bardzo grzeczna. Jestem przyjacielska, jestem przewodnia, ja ich w szkole, ja ich uczę modlić się, ja ich uczę wiary w Boga, ja ich uczę to, że to jeżeli oni zejdą, to im będzie dużo lepiej, że jeżeli opuszczą to ciało, opuszczą ziemię i tak dalej. I ta matka, znaczy ten duch była matka, potworną, jak ja nazywam. Nie słuchała się pani? Nie, ona była zakuto głowa towarzyszka z doktoratem pedagogiki specjalnej. Towarzyszka. Widzę, że tego ducha to pani nie lubiła. A nikogo nie lubią. Nawet tam, gdzie pracowała, bo akurat mam znajomości. I ten duch musiałam być dla niej, bo zaczęłam tak, jak bardzo rzadko mi się zdarzało. Byłam wręcz dla niej niegrzeczna. Wulgarna nawet? Prawie.
Prawie, że musiałam tam wymyśleć sobie jakieś przekleństwa, które próbowałam ją wyzwać, żeby ona się upokorzyła. Jak się upokorzyła, tak zeszła. Zeszła wtedy, bo ona nawet już potem w tym piśmie automatycznym zabroniłam ją męczyć. Ona nawet u mnie był taki sens, też pisała, że no to ja ci, Joasiu, już wybaczam. Ja mówię, co ty jej wybaczasz? To Joaśka ci może wybaczyć lub nie. A ty z nic jeżdżaj. No w ten sposób musiałam w końcu, bo jeżeli ja do niej grzecznie, ja jej tłumaczę. Ja mówię, masz iść do kościoła modlić, a ona nic. I to trwało parę miesięcy, i byłam bardzo zmęczona. Pani Izo, ale takie obcowanie z duchami to i panią wykańcza. Tak, dlatego fizycznie, bardzo, psychicznie. Tak, słusznie. I bardzo, bardzo. Dlatego ja bardzo rzadko przyjmuję. Ja biorę tylko te przypadki, w których widzę, że będę mogła pomóc, że mam do czynienia nie z demonem, nie z diabłem, nie z tymi duchami, nie z ludźmi bardzo, bardzo opętanymi od wielu lat, czy tylko przez demony, przyjmuję tych, którzy są pytani przez tak zwane duchy sublokatorów lub wędrowniczki, jak ja nazywam. Duchy sublokatorów, co tak, to znaczy? Tak, to znaczy on miał inne ciało, z ciała odpadł, ale wszystko astra, tak, i on rządzi pana osobowością, zmienia pana styl, pana upodobania, pana zainteresowania i rządzi panem. Wypycha pana myśli, pana inteligencji. Pan na przykład nigdy nie mówił jakimś brzydkim, raptem pan zaczyna kląć, raptem zaczyna panu wchodzić w myśli takie, które pan mówi, Boże, co się ze mną stało, tak jak mi się stał innym człowiekiem. Pani Izo, wiem, że do pani przyszła kiedyś rodzina z dzieckiem, w które wszedł duch. Tak, to było niecały rok temu w lipcu. Dostałam telefon z osoby, która mnie zna z wykładów i spotkań, która prosiła, że właśnie dziecko 11-letnie bez przerwy w nocy krzyczy, potwornie krzyczy. Rano wstaje bardzo chory, niewyspany. Co noc jest, są także no, rodzice zmęczeni. Dziecko nie je, dziecko nie rośnie, dziecko się z trudem uczy, mdleje przy każdych ćwiczeniach sportowych i tak dalej. No, choroba. Wszystkie badania były zrobione, żadnego choroby nie ma. Dziecko bardzo wrażliwe, delikatne, bardzo, bardzo takie serdeczne, ciepłe. Jak mi opowiedział, że co noc od 5 lat przychodzi do niego w nocy taki pan, hippis, z długimi włosami, taki, który stoi nad nim, taki włachmany ubrany. I co mu robi? I stoi z nożem nad nim i mówi, że go zabije, że on jest jego, że on musi mu dawać energię i kładzie się koło niego i dzieciak trzęsie się, bo jest strasznie odenergetyzowany. No i co to był za no hippis? I ten hippis? Kto to był? To był narkoman, któremu już zabrakło pieniążków na dalsze, prawda, no, szpycowanie się i wszedł na 10. piętro i rzucił się i zabił. Później w domu mały zaczął bardzo silnie, nie miał powodu po czym, bez mdłości, bez powodów, pustą pianą wymiotować, czyli ektoplazmą. Przed wizytą do mnie hippis mu powiedział, nie pójdziesz do żadnej wiedźmy, nie pójdziesz nigdzie, nie będziesz mnie wypędzał, ja ciebie zabiję, bo ja skoczyłem z 10. piętra to ciebie zrzucę z balkonu. No i rodzice w nocy złapali tego chłopaka, a o 2:00 w nocy z balkonu przynieśli do łóżka. On wyszedł na balkon, ten chłopiec? Ten chłopiec w ogóle po domu chodził, bo on był właśnie lunatyczny i kazałam ten balkon zabezpieczyć i dzieciaka włożyłam w nogi w łóżko rodziców. Miał chłopiec nóż pod poduszką i moją książkę, bo moja książka troszkę też jest jak taki swoistego rozmaju talizman. No i chłopiec zaczął spać wyśmienicie, wrócił mu apetyt po tym zabiegu. On go po prostu zwymiotował, tego ducha. Pani Izabelo, ale ja słyszałem o takich dziwnych przypadkach. Słyszałem o tym, że duch może wykorzystać człowieka seksualnie nawet. Czy może, to prawda? To się zdarza bardzo często, z tym, że jeżeli to jest tylko duch, to jest pół biedy. Natomiast tam, gdzie są demony, jest to bardzo trudne i bardzo ciężkie. Bywa to demon tej osoby, ale bywa to demon ducha, który prześladuje. I to są bardzo trudne przypadki do leczenia. Ja wiele, wiele czasu poświęciłam, wiele współczucia tym kobietom, ponieważ były bardzo ostro atakowane. Ale to taki demon czy duch atakuje młodą kobietę czy starszą? Więc skala wieku jest różna. To, co ja się zetknęłam, to były 20-paroletnie matki dzieciom i żony, prawda, zrównoważone seksualnie, bez żadnych potrzeb ekstremalnych, to do kobiet 60-paroletnich, gdzie były już dawno po klimakterium, prawda? Czyli te rzeczy już, nazwijmy, były dawno w zapomnieniu, a one nie należały do tych, które miały jakieś ekstra potrzeby. I co nagle czuły? Co nagle się z nimi działo? No po prostu były bardzo mocno, no nazwijmy to, onanizowane, tak mocno, tak silnie,
aż do kilkanaście razy dziennie, że to było potwornie, wyczerpujące, przerywające sen. Więc kobieta raptem, prawda, normalnie swoich potrzeb życiowych przyzwyczajnie odmawia wieczorną modlitwę i raptem czuje, że ktoś ją jakieś potworne gorąco ogarnia, czuje się obezwładniona, przerażona, wystraszona, ubezwłasnowolniona, całkowicie fizycznie, bezradna i wykorzystywana jak w jakimś gwałcie. Ale czy te kobiety przeżywają orgazm z tym tak, duchem, czy tak, nie? Tak, przeżywają. Aha, czyli to jest wyczerpujące, bo bardzo jeszcze taka kobieta po 60 musi 10 razy przeżyć orgazm w ciągu dnia. No tak, a poza tym, no wie pan, każdy ma swoją inną potrzebę. No tak, komuś wystarczy raz na miesiąc, innemu raz na tydzień, a jeszcze innemu może to w ogóle nie być potrzebne. Ale z tymi seksualnymi duchami daje pani sobie radę? Nie. Nie? Nie, dlatego, że większość z nich to są demony. Ale demon, ja się demon się różni demon, od ducha? To jest po prostu inna mutacja, gorsza mutacja, niższa mutacja diabłów. Tam, gdzie są demony, ja się po prostu, no, nie wchodzę w paradę diabłu. Pani tam, gdzie widzę wyraźnie. Ale jak pani odróżnia człowieka opętanego od chorego psychicznie? A to już jest moja tajemnica zawodowa. Aha. A proszę mi powiedzieć, czy z tych wszystkich nawiedzeń, z tych wszystkich błąkań się duchów tutaj na ziemi, czy z tego wynika dla nas jakaś moralna nauka na przykład? Tak. Jakiś wniosek? Tak. Ja uważam jedną rzecz, że wiele rzeczy takich, które się dzieją wbrew człowieka, woli, to jest działanie duchów. Ja śmiem twierdzić, że no, co najmniej 30% wypadków samochodowych są powodowane przez duchy. Że 70% ludzi bezsennych są napastowani przez rozmaitego typu mniejsze, gorsze, słabsze, lepsze, gorsze duchy, które tam przychodzą i niepokoją. Wiele chorób, które nie znajdują swojego praźródła normalnie w chorobach somatycznych czy ciała, prawda, raptem są pochodzenia od ducha. Są ludzie, którzy potwornie cierpią, gdzie choroba żadna nie jest wykazana. Jest to duch tego, który cierpiał na te wszystkie choroby i on je jak gdyby transplantował na ciało swojej ofiary. Bo on chce dalej żyć, ale wszystkie dolegliwości czuje ten człowiek, który został opętany przez ducha. Ale jak przeciwdziałać tej strasznej fali? Co, należy żyć dobrze, bez grzechu? Pana, przede wszystkim unikać alkoholizmu, narkotyków, złych uczynków, złości, nienawiści, nie wchodzić tam, gdzie się kto bardzo źle czuje, na przykład łażenie po cmentarzach. Cmentarz trzeba iść całą grupą razem z jakąś wartą, prawda, i z celem docelowym. Nie szwendać się tam, gdzie jest bardzo dużo niepotrzebnych, przypuśćmy, ludzie medialni, którzy są łatwiej oblekani. Powinni mniej chodzić z wizytami do szpitali. W związku z tym, że tam, gdzie są te większe zbiorowiska zagubionych duchów, one szukają ofiary, szukają ich w karczmach, w zakładach poprawczych, w zakładach tych więzieniach. Więc prawda? Pytam, jak się nie stać ofiarą? Co robić? Przede wszystkim palić świeczki, żegnać się non-stop. Wie pan, to jest trudne do powiedzenia, ale uważam, że człowiek, który jest z gruntu swojego, w swoim działaniu, człowiekiem uczciwym, prawym, może stać się ofiarą, ale jego łatwo wyleczyć, duchów. Natomiast nie da się uwieść diabłu. Ale człowiek na przykład zły, niedobry, jeżeli go jeszcze opętają duchy, to już jest czysta schizofrenia. Pani Izabelo, czyli wobec tego, z tego wszystkiego wynika prosty dla nas wniosek. Należy żyć dobrze i uczciwie. I uczciwie. Przede wszystkim, jak rozumiem, wysoko etycznie, wysoko moralnie. Przecież człowiek nie musi bez przerwy się modlić. Ale oddać hołd i wierzyć w Boga, wierzyć w Jego istnienie, wierzyć za światło. Każda jedna modlitwa za dobrze przeżyty dzień, to powinna się należeć, przypuśćmy, Bogu i aniołowi. Że nas opiekował, że nas nie spotkał żaden wypadek, żadne nieszczęście, żaden kłopot. Małe kilka, trzy słów, pewna pokora wobec istnienia, wobec Boga, wobec zaświatów. Pani Izabelo, liczę, że po pani wizycie tutaj będą się nami opiekowały wyłącznie dobre anioły. Czego wam z całego serca życzę. Dziękuję pani bardzo. Byłam zaszczycona, było mi bardzo miło. Wszystkiego najlepszego życzę sobie. W naszej loży komentatora zasiada dzisiaj znany tłumacz literatury naukowej, ale i parapsycholog, pan Jerzy Prokopiuk. Panie Jerzy, pierwszym egzorcystą był Jezus Chrystus. Wypędził złe duchy z opętanych ludzi i wpędził je w trzodę świń.
Ale okazuje się, że dzisiaj w Warszawie, w XX wieku, na osiedlu w bloku, w wieżowcu, też mieszka egzorcystka. Żyje i działa, nazywa się Izabela Węgierska. Pana to zaskoczyło? Nie, my z panią Izabelą znamy się od pewnego czasu. Nie może to być dla mnie zaskoczeniem. Sam fakt istnienia egzorcystki nie jest także zaskoczeniem, jakkolwiek muszę powiedzieć na jej korzyść, że jest ona egzorcystką bardzo szczególnego rodzaju. Do tej pory, jak wiadomo, przez 2000 lat monopol na wypędzanie diabłów czy demonów miał Kościół. Pani Izabela w pewnym sensie odbiera mu ten monopol w ramach zresztą wąskiej specjalizacji, to znaczy ona się specjalizuje w regulowaniu relacji między ludźmi inkarnowanymi tu na ziemi i tak zwanymi zmarłymi. Ale dzisiaj, przy końcu XX wieku, w dobie komputera, internetu, kompaktdysków? Znaczy dla racjonalisty przyjęcie, nie wiem, 1% tego wszystkiego, co ona nam opowiedziała, jest po prostu niemożliwe. Dlatego jakikolwiek słuchacz, widz, czy znający ją ktokolwiek, czytelnik jej książki, powinien jak gdyby całkowicie odejść od tego obrazu świata, który otrzymał. Odejść od tego, co wyniósł ze szkoły na przykład. Najdokładniej, to chciałem od lekcji fizyki i chemii. Jak najbardziej. Jakkolwiek nie jest tak źle, to znaczy innymi słowy, wydaje się, że czołówka dzisiejszej nauki, zwłaszcza na gruncie fizyki i psychologii, ponownie, jeśli tak można powiedzieć, wraca do tego obrazu świata, który tutaj został pokazany przez praktyka. Ale duchy istnieją czy nie istnieją? Prawda jak zwykle leży po środku. To znaczy innymi słowy, one istnieją w pewien specyficzny dla siebie sposób. Nie istnieją tak, jak istnieje stołek czy krzesło, które stoi za panem. Istnieją raczej, tyle można powiedzieć ostrożnie, w taki sposób, jak istnieją pańskie czy moje myśli, uczucia, pragnienia, wspomnienia i tak dalej, i tak dalej. Dobrze, dobrze, ale przecież myśli to są tylko wytwory mojego mózgu, a przedmioty istnieją naprawdę. I tak samo duchy mogą być tylko wytworami mojego mózgu. Oczywiście, tak sądzi się na gruncie materialistycznej nauki. Ale wydaje mi się, że w jej czołówce powstaje pogląd inny. I nowoczesna fizjologia mózgu i psychologia tej klasy, jak psychologia jungowska, jest zdania raczej, że mamy do czynienia z duchowym podmiotem, i tym samym także z rzeczywistością psychiczną. To znaczy innymi słowy, oczywiście rzeczy, które nas otaczają, fizyczne, mają swoją rzeczywistość fizyczną, ale rzeczy takie jak myśli, uczucia i tak dalej, mają rzeczywistość psychiczną i ona wcale nie jest gorszą rzeczywistością od fizycznej. Czyli rozumiem, że nasza dusza posługuje się tylko naszym mózgiem. Tak można powiedzieć, twierdzą wielcy fizjologowie mózgu jak Penfield czy Eccles. Czyli pan byłby skłonny twierdzić, że duchy to nie są tylko wytwory na przykład chorej wyobraźni? Nie. Rzecz polega tylko na tym, że one istnieją także w naszej wyobraźni. Czyli innymi słowy, istnieją obiektywnie w świecie duchowym i podmiotowo, czyli subiektywnie w naszych duszach. I my mamy z nimi dlatego bezpośredni kontakt, a nie tylko poprzez stoliki wirujące. No dobrze, ale ja myślałem, że egzorcyzmy skończyły się już wraz ze średniowieczem. Oczywiście, kiedyś, w bardzo dawnych czasach, i to można, jak się obserwuje historię świadomości człowieka, im bardziej będziemy cofali się w czasie, w przeszłość, tym bardziej będziemy stwierdzali, że ludzie obcowali z duchami dobrymi i złymi, i z bogami i demonami, właściwie na co dzień. Niech pan weźmie starożytnych Greków. Przecież Grek, kiedy obserwował, taki przedfilozoficzny Grek oczywiście, obserwował drzewo, to jednocześnie miał do czynienia z driadą, z boginką tego drzewa. Stąd w jońskiej filozofii przyrody ma pan to niemożność rozróżnienia, co jest materialne, co jest duchowe. Dane było jedno i drugie, to tylko myśmy to zatracili. A czy jest możliwe to, o czym mówiła pani Izabela, że duchy mogą obcować seksualnie z człowiekiem, czy może jest to zwykła nerwica seksualna znana w medycynie? Pani pytanie znowu jest wynikiem pani kształcenia. Mianowicie nie jest to albo-albo. Jedno drugiego nie wyklucza. Może być sytuacja taka, że ktoś ma nerwicę seksualną, za tym kryje się duch, a może być demon. I ta sprawa z demonami to jest bardzo znana oczywiście w demonologii, sprawa subkubów i inkubów, czyli duchów demonicznych,
męskiego lub żeńskiego rodzaju, które spółkowały z kobietami odpowiednio, czy mężczyznami. Myślę, że dobrym takim przykładem, który można tu przytoczyć, jest ukazujący się duch pewnego arystokraty w zamku brytyjskim. To znajdzie pani w książce pani Dawid Londyn, miasto, w którym straszy. Jest to historia ducha, który gwałci. Człowiek, który za życia, to wiadomo, bo jego biografia jest znana, za życia nie mógł znaleźć sobie żony, a jeśli nawet znalazł, to nie miał dzieci. I marzy o tym w dalszym ciągu. Chciałby mieć dzieci. I dobiera się gwałtowną metodą do różnych pań. Oczywiście nie wiem, czy stoi kolejka tych dam do tego zamku. W końcu nie wszystkie panie lubią być gwałcone nawet przez ducha. A niemniej jednak, jak gdyby jest to rzecz zanotowana i w Girls Club w Londynie można się o tym dowiedzieć. Panie Jerzy, ale jak pan już mówi o Londynie, to ja też coś wiem na temat tego, co się działo w Londynie. Na przykład od 1853 roku aż do 1893, czyli przez 40 lat, mówiono, że w pewnym domu straszy, że są tam duchy, bo trzeszczały ściany, jakieś odgłosy było słychać, jakieś dziwne dźwięki. Wie pan, co się okazało potem? Że fundament tego domu osiadał ciągle, bo był źle zbudowany i napięcia pewne, wewnętrzne w materii, w cegle, powodowały te dziwne dźwięki, a ludzie mówili duchy. To się też działo w Londynie. Chcę pan powiedzieć, że we wszystkich domach, w których są stukania i tak niekiedy złośliwe zachowania tych duchów, po prostu osiadają fundamenty, tak? No to jest oczywiście niemożliwe. Pewnie nie. No właśnie, to sam pan to powiedział. Dziękuję panu bardzo. Dziękuję również. Często wiarę w duchy określa się jako zabobon ludzi prostych, niewykształconych. Tymczasem naszym gościem jest kobieta z wyższym wykształceniem, która jest podatna na kontakty z duchami, czyli jest medium, przez które duchy kontaktują się z żywymi. Pani Elżbieta Nowalska pisze automatycznie pod dyktando ducha. Zapraszam. Pani Elżbieto, jak to jest? To znaczy, że nagle, ni stąd, ni zowąd, pani ręka wbrew pani woli zaczyna coś pisać? I okazuje się, że to pisze przez panią duch? Niech pani to wyjaśni. Wie pan, wydaje mi się, że nigdy w życiu nic nie dzieje się tak zupełnie nagle. Istnieje pewien proces przygotowywania pewnie człowieka do tego, co ma w życiu jemu się przydarzyć. I co się pani przydarzyło? Jeżeli chodzi o to, co mnie się w życiu przydarzyło, ten proces przygotowywania to było nagłe zainteresowanie się, a może dokładniej zostałam zainteresowana przez kogoś tematami związanymi z parapsychologią ogólnie mówiąc. I dopiero poprzez ten etap zainteresowania dotarłam do pisania automatyczno-intuicyjnego. Także nic to nie stało się tak nagle z dnia na dzień. Co to jest za pisanie? Jak to wygląda? Pisanie automatyczno-intuicyjne jest jedną z form tak zwanego channelingu, czyli kontaktowania się ze źródłami paranormalnymi w różnoraki sposób. Bo channel to kanał. Poprzez wyłączenie świadomości człowieka. Między innymi pisanie intuicyjne, automatyczne jest taką formą kontaktowania się z innym wymiarem. Czyli pani ma wyłączoną świadomość, a ktoś pisze pani ręką? Tak, z tym, że myślę, że należy sprostować. Wyłączenie świadomości nie polega na tym, że nie wiem, co dzieje się w tym danym momencie w pokoju, albo nie jestem w stanie operować własnymi myślami. Moje myśli biegną swoim tokiem, a jednocześnie potrafię zapisywać teksty, które są odbierane przeze mnie właśnie z innego wymiaru. Czyli one nie wychodzą z pani głowy, nie są wytworem pani inteligencji? Nie, gdyby tak było, to nie podawałabym w tych książkach, które zostały w oparciu o te teksty opublikowane, że jestem tylko przekaźnikiem czyichś myśli. Ja podałabym, że jestem ich autorem. A kiedy pierwszy raz pani była takim przekaźnikiem? To było w 93 roku. Ja poznałam osobę, która pisała pismem intuicyjno-automatycznym. Mnie to bardzo zaciekawiło. Byłam bardzo ciekawa, czy to faktycznie tak jest, że człowiek potrafi posiadać taką umiejętność. Poprzez próby, jakie podejmowałam, żeby nauczyć się tego pisania,
Okazało się, że jest. Się nauczyć tak, tak. Sama i to bardzo pisania. Zafrapowało. Chciałam sprawdzić, czy tak naprawdę jest to możliwe do napisania. I duchy do pani przyszły i pisały przez panią. Może umówmy się, że ja nie używam słowa duchy. Ja wolę mówić słowa energia. Z tym, że nie jest to energia, którą mamy w kontaktach naszych, w domach, tylko energia jest tu rozumiana jako proces czuciowo-myślowy zachodzący na przykład w człowieku albo też poza ciałem materialnym. Więc umówmy się, że będziemy mówili o energiach, które znajdują się poza ciałami materialnymi, które istnieją na różnych poziomach poza na przykład ziemią i które chcą w jakiś sposób z nami nawiązywać kontakty, a robią to w bardzo różny sposób. Pewnie pan wie, że wielu autorów pisało swoje dzieła pod wpływem natchnienia, które teraz wiemy było inspirowane być może właśnie poprzez kontakt z pewnymi energiami. Ale pamięta pani ten pierwszy moment? Znowu wracam tak, do tego. Tak, pamiętam. Co to było? Pani jadła kolację, oglądała telewizję i nagle poczuła to natchnienie i ręka sama zaczęła pisać. Jak to było? Ja pan oglądałam film w telewizji. Film? Tak, nagle przyszło mi do głowy, że powinnam teraz wziąć długopis i kartkę papieru. I naprawdę byłam bardzo zdziwiona, że nagle zaczęłam pisać zdania niepochodzące zupełnie ode mnie. A także w innych językach? Były próby pisania troszeczkę w języku angielskim. Zdarzały mi się kontakty z bytami, bo zamiennie używam takiego określenia. Energia albo byt? Byt myślowy w języku rosyjskim, ale jest to przede wszystkim pisanie w języku polskim. I co? I to było tak, że pani chciała coś z ręką zrobić innego i nie mogła? I tylko jakaś siła tą ręką kierowała? Jak to jest? Nie, wie pan, gdyby tak to się działo, nie sądzę, żebym była tak zafrapowana tym zjawiskiem. To, co dzieje się przy pisaniu intuicyjno-automatycznym, jest absolutnie naturalne. Był kiedyś taki wywiad przeprowadzany w jednym z miesięczników zajmujących się tego typu problematyką. I redaktor naczelny tego miesięcznika zapytał mnie, czy powinien zasłonić zasłony, zapalić może świecę w pokoju. Na co odpowiedziałam, że nie, że możemy sobie po prostu posiedzieć, pijąc herbatę, rozmawiając, czekać na taki kontakt. I tak to właśnie odbyło się w tej redakcji. Także nie ma tu w tym wszystkim niczego niesamowitego. Nie ma sytuacji, że nie potrafię przerwać kontaktu. I zdarzają mi się też sytuacje, kiedy na przykład ja chciałabym taki kontakt nawiązać, a zdawkowe zdania mówią mi, że na przykład energia nie ma ochoty w tej chwili na rozmowę ze mną. A czy zdarza się na przykład, że pani nie może nadążyć za tym, co dyktuje ta energia? Tak, zdarza się. Zdarzało mi się, że to był tak duży natłok myśli, nie byłam w stanie nadążyć, spisywać ich. Z tym, że jest to kwestia zgrania się z daną energią. Ale jakie są to teksty? Co ta energia przez panią chce przekazać? To są jakieś listy do pani, do rodziny? Czy to może, nie wiem, jakieś ostrzeżenia? Na przykład, nie wiem, powiedzcie pani Wójcikowskiej, żeby naprawiła strop, bo jak nie naprawi, to się dom zawali? Czy to jeszcze coś innego? Jakieś na przykład wzory chemiczne skomplikowane na jakiś płyn stosowany w pralni? Czy nie wiem, czy może poezja? Są to teksty filozoficzne, prezentujące pewne spojrzenie, nowe spojrzenie na to, co dzieje się w naszym życiu codziennym. Jest to oferowanie czytelnikowi nowej filozofii życia. Tak mogę powiedzieć bardzo ogólnie o tych tekstach. Pani je wydała pani je w książce. Tu pierwszą z tych książek mam przed sobą, Ziemia w oczach zaświatów. Myśli z innego wymiaru. Bo są to właśnie myśli z innego wymiaru. Nie jest to mówienie o nas ludziach i o sprawach dziejących się na Ziemi, przez człowieka, ale kogoś, kto jest poza materią. Ja sobie otwieram pierwszą stronę z tych myśli z innego wymiaru. O, i tu jest pierwsze zdanie. Co jest powodem tego przekazu z zaświatów? Śledziłem losy wasze na przestrzeni wieków i są one mi znane, ale zadumiałem się nad tym, co świat czyni i uświadomiłem sobie, że ziemi waszej w tym okresie jej życia potrzebna jest moja pomoc. Jako że to, co przyniosą nadchodzące lata, nie będzie chwałą ludzi. Chwałą zaświatów stać się zaś może podsunięcie ziemi lepszej myśli. A, czyli to jest ktoś, kto chce naprawić nasz świat. Wie pan, może nie tak górnolotnie chce naprawić świat. Chce zaoferować ludziom pewien klucz do zrozumienia pewnych problemów dziejących się na ziemi. I są to naprawdę teksty skierowane do zwykłego, pojedynczego człowieka. Może to Mesjasz przez panią przemawia? Wie pan, nie używałabym takich słów. Dla mnie jest to energia, która przekazuje swój tekst i bez względu na to, jakby się ona nie nazwała,
A tutaj przyjęła imię Wojtek, bardzo pospolite i zresztą w książce jest wyjaśnienie. Ta energia ma na imię Wojtek? Przyjęła imię zupełnie ludzkie na nasz użytek. A dlaczego ona się chce nazywać Wojtek? Mam to teraz wyjaśnić. Tak. Gdyby czytelnik biorący teksty przeczytał, że jest to energia filozoficzna, myślicielska, i jeszcze nie wiem, z jakiegoś bardzo wysokiego poziomu gdzieś tam we wszechświecie. To by nie chciał ich czytać? Nie, myślę, że patrzyłby na te teksty może z dużym dystansem. Wolą osoby, która dyktowała mi te teksty, jest rozmawianie z nami na zasadzie zupełnie partnerskiej. Na przykład, jakie są to rady? Jedną z takich idei, które mnie bardzo do tych tekstów przekonały, jest wskazanie na wielką wartość człowieka. Znajdzie pan tam zdanie, kto ci powiedział, że jesteś tylko człowiekiem, jesteś aż człowiekiem. I myślę, że to zdanie oddaje całość intencji autora tych tekstów. Bo ja powiem pani szczerze, że gdybym już miał kontakt z taką energią, jak byłaby już szansa, to ja bym ją spytał na przykład, jak żyć? Pan dobrze wie, że na takie pytanie nigdy nie odpowie się jednym słowem, że trzeba mieć bardzo szerokie horyzonty, żeby właściwie kierować swoim życiem. Kim pani jest z wykształcenia? Socjologiem. Socjologiem? Tak. I to stąd ta chęć ukrycia swojej twarzy? Że co, że socjologowi nie wypada obcować z energią, z siłą kosmiczną? Nie. Obawiam się reakcji, nie wiem, moich kolegów i koleżanek w pracy. Staram się, jak to jest możliwe, jak najdłużej zachować swoją prywatność. A najbliżsi wiedzą o tych pani kontaktach? Tak, oczywiście. Moi znajomi, moja rodzina są bardzo zaangażowani w to, co ja robię. A są świadkami tego pisania? Na przykład widzą, jak pani tak, pisze? Tak, oczywiście. Teksty nie były nigdy pisane w samotności, czyli zawsze były osoby, które uczestniczyły w pisaniu tych tekstów. Pani Elżbieto, ale przez panią pisze tylko ten duch, znaczy tylko ta energia, która ma imię Wojtek? Czy jeszcze jakieś inne energie? Pewnie pana zaskoczę. Pierwsza energia, z którą miałam kontakt, przyjęła zupełnie inne imię. O jakim imieniu jest ta druga energia? Jurek. Jurek. Pani Elżbieto, ale się ciśnie pytanie na usta, czy te 40 osobowości ma coś ciekawego do powiedzenia? Mają dużo ciekawego do powiedzenia, z tym, że nie są to dane typu, nie wiem, wzór matematyczny czy wzór chemiczny. Tak jak powiedziałam, są to myśli ogólne. I co, to jest 40 filozofów? Zdaje się, że tak to wygląda. No dobrze, jakby panią dziecko zapytało, na przykład pani dziecko. Mamuś, ma pani dzieci? Mam. Ile? Dwoje. Dwoje. No i powiedzmy, że młodsze dziecko pyta, mamusiu, a jakie jest takie najmądrzejsza rada, jaką ty usłyszysz, jaką energia przez ciebie nam przekazuje, najmądrzejsze zdanie, to co by pani odpowiedziała? Człowiek powinien kierować się w życiu dobrem, miłością i starać się wykrzesać z siebie te najsubtelniejsze wartości, jakie posiada. Bo każdy z nas posiada takie subtelne wartości. Pani Elżbieto, tak naprawdę to są jacyś katecheci, jacyś misjonarze, którzy chcą ludzkość uczynić lepszą. Ja myślę, że osoby, które te teksty znają, szybko zauważyły, że nie są to teksty związane z religią. Dlaczego wybrały panią? No właśnie, to jest takie pytanie, dlaczego wybrały mnie? Pewnie się pani nad tym zastanawiała wiele razy. Zastanawiałam się wiele razy i chciałabym być w tym wszystkim bardzo skromna i powiedzieć, że po prostu tak się stało i nie mnie sądzić, dlaczego akurat ja zostałam do tego wybrana. Czy pani pragnie, żeby to się wreszcie skończyło? Nie. To jest bardzo ciekawe. To, co mnie spotkało, jest bardzo ciekawe i ja wiem, że to będzie się nadal rozwijało, że będą następne teksty, wiem, że będą też publikowane. Ja to po prostu wiem. Nie tylko od energii, po prostu ja to wiem. A czuje się pani osobą wybraną w życiu? Nie, wydaje mi się, że jestem tylko i wyłącznie takim odbiornikiem, który odbiera pewne sygnały i nikim więcej. Dziękuję pani bardzo. Kiedyś widzę tego programu Kupić dom z duchami. Nie ogromny zamek w górach, ale zwykły dom z ogrodem w Ciechanowie, nie? A właśnie przybył do naszego studia młody człowiek, którego od 6 lat dręczy duch zmarłego człowieka, który uprzednio mieszkał w tym domu. I nawet egzorcyści nie pomagają. W takim domu z duchem mieszka pan Dariusz z Ciechanowa.
Panie Darku, pana dom obsiadły duchy. Czy to prawda? To znaczy może nie tyle obsiadły, co mieszkają w nim. Znaczy mieszkały do pewnego momentu. Jak to? Pan się wprowadził do nowego domu to i znaczy, tam już byli lokatorzy? To znaczy dom był pobudowany przez moją rodzinę na działce i po jakimś czasie zaczęły się dziać dziwne różne rzeczy. Nawet w trakcie budowy już tego domu były... Już coś się działo? Były problemy w ogóle z budową, z wykonawcami, z materiałem. Zdarzały się kradzieże, jakieś tam zaginięcia materiałów. No to kradną na każdej budowie przecież. No, tak, tak. Z tym, że nie w taki sposób jak tutaj, nie z jakiegoś pomieszczenia, które jest zamknięte, które jest pilnowane. Ale to złodziej musiał mieć dorobiony klucz. To nie uwierzę, żeby to robił duch. To znaczy nie ma dowodów na to. No i dom wybudowaliście i jednak mimo wszystko udało się wybudować, mimo kradzieży niezwykłych? No, z wielkimi trudami, ale jednak tak. Jeszcze w trakcie wykańczania było słychać zamykające się drzwi, otwierające, jakiś taki tupot, głuche dudnienia, no, takie różne rzeczy, których sobie nie można wytłumaczyć, jeżeli na przykład wychodzi się przywitać, wyciągnąć do kogoś rękę, a okazuje się nagle, że nikogo nie ma, że nikt nie wszedł, że drzwi są zamknięte na zasuwę, na zamek. A co pana zaczęło w tym domu spotykać? To znaczy ja straciłem wiele, już nie dawając się w szczegóły, nie grzebiąc w przeszłości, bo akurat to nie jest przyjemne, straciłem pod względem materialnym dużo rzeczy, no i myślę, że parę lat życia, zdrowia, jakaś nerwica w tej chwili, jakieś niepokoje, ataki niepokoju, jakiś chłód na ciele, kroki, zamykające się właśnie, otwierające drzwi, pukanie do drzwi, no, tego typu rzeczy, których nie można było sobie w żaden sposób wytłumaczyć. Ktoś pana straszył w nocy, w dzień? To znaczy może nie tyle straszył, co chciał dać po prostu do zrozumienia, że jest. Ale to są takie momenty, że pan na przykład siedzi w pokoju, sam zamknięty, ma pan swój pokój w tym domu, tak? Tak. Siedzi pan w tym pokoju zamknięty i czuje obecność kogoś? Tak. Były takie momenty, kiedy na przykład czułem, gdzie jest energia w danej chwili, gdzie jest, w którym miejscu, w domu. I to się sprawdzało. Znaczy, czuł pan co, że w kącie gdzieś... Znaczy tak, że jest, obserwuje, albo po prostu jest. Ale coś mówi jednocześnie do pana? Daje jakieś znaki, sygnały? Nigdy nie słyszałem, żeby przemówiła do mnie. Widziałem. Widziałem cienie przenikające przez ściany, ciemne, jasne. Widziałem sylwetki. Wysokie? Różne i przeróżniejsze. To, co ja widziałem, to było jakieś tam takie białe o kształcie człowieka. Aha. Ale one częściej przychodzą rano, czy częściej w nocy, wieczorem? Nie ma znaczenia. Nie ma znaczenia. Ale myślę, że taką odpowiedniejszą porą jest noc, kiedy jest ciemno. Wtedy to jest jakieś takie, się nasila. I co pan wtedy myśli? Boi się pan? Trzęsie ze strachu? To znaczy to jest błąd. Właśnie o to chodzi, żeby się nie bać, żeby starać się, nie wiem, jakoś zrozumieć, że jest, może musi być, może starać się pomóc w jakiś sposób, bo one przeważnie czegoś chcą. Może chcą modlitwy, może chcą, żeby zapalić im gdzieś świeczkę na grobie. No trudno powiedzieć, ale są też takie, które były u nas w domu, które no, dokuczały. Ale wszyscy je widzą, czy tylko pan je widzi? To znaczy widzę je ja i mój brat. Brat jest młodszy, starszy? Starszy. A pan ile ma lat? W jakim pan jest? 26. A kim z zawodu pan jest? Ogrodnikiem. Ogrodnikiem. Brat jest młodszy, tak? Starszy. Starszy. I tylko brat, mama nie widuje tych postaci? To znaczy mama nie chce widzieć, nie chce słyszeć, nie chce o tym nic wiedzieć. Podobnie jak pozostali członkowie rodziny. A z bratem wymieniacie myśli na ten temat? To znaczy rozmawiamy. Rozmawiacie? Rozmawiamy. Przez jakiś czas szukaliśmy, właściwie ja zacząłem szukać, zagłębiać się w to wszystko, zacząłem szukać przyczyny, dlaczego ale jest tak, a nie inaczej. Który mu się pierwszy przyznał, że widzi te zjawy? Brat. Mi. Brat pan? Brat mi. To znaczy on mieszkał już wcześniej w tym domu, ja po skończeniu szkoły przeprowadziłem się. Mhm. Czy ktoś próbował te zjawy usunąć, wypędzić z waszego domu? Próbowałem uzyskać pomoc od księży, jednak żaden z nich nie wyraził ochoty. Spotkałem się nawet z jednym z księży, który po prostu bał się. On powiedział, że nie przyjedzie, bo się boi, nie chce mieć nic wspólnego. I później spróbowałem szczęścia u księży prawosławnych. Zgodzili się? Zgodzili się.
wyświęcili dom, wykadzili, ale tak się okazało, to nie było też skuteczne. A dlaczego akurat prawosławnych księży? Po co? Bo na tych rzymskokatolickich zawiedliście się? To znaczy może nie zawiedliśmy się, z tym, że z iluś tam źródeł ja słyszałem na przykład, że księża prawosławni, nie ubliżając tym drugim, są bardziej czyści. Zresztą oni jako jedyni chcieli przyjechać. Radzono też... Ale widzieli te zjawy też? Nie. Nie. Nie, nie. Ale okazuje się, że zjawy są silniejsze. To znaczy święcenia, kadzenia gromicą i skrapianie wodą święconą, to się okazuje, że to są tylko symbole. To są symbole ważne dla nas, nie dla nich. Bezskuteczne. Bezskuteczne. Tak się zresztą później okazało po iluś tam próbach. To było po prostu nieskuteczne. A jak pan opuszcza dom, gdzieś wjeżdża na wakacje na przykład, czy w jakąś podróż, to też je pan widzi? Idą z panem? Znaczy był jeden przypadek, kiedy wyjechałem do rodziny i wtedy właśnie przyszedł za mną, jeden z nich. I da mi wyraźnie do zrozumienia, żebym nie przebywał dalej w tym miejscu. No dobrze, ale czy z bratem usiłowaliście dociec, kto to jest, co to za postacie, z czego to wynika, jaka przyczyna? To znaczy przede wszystkim tak, bo od samego początku, rozmawiając w ogóle z bratem, doszliśmy do wniosku, że nic nie da wypędzanie, bo i to i tak wróci. To dlaczego do was przyszedł ten duch? Dlatego, czy on nie przyszedł właściwie, on był. I on był pod domem, to był człowiek, który ileś tam lat, dziesiątek, set lat temu został pochowany. A na ziemi, na której stoi dom. Pod waszym domem? Może trzeba sprzedać ten dom. Na pewno. I sprzeda pan? Tak. W najbliższej przyszłości. Nie powie pan temu kupującemu, co w tym domu ma miejsce? Może akurat on tego nie odbierać, ale odpowiadając na pytanie, no wolałbym raczej nie mówić, bo większość ludzi stara się w ogóle nie wierzy w tego typu rzeczy. No właśnie, jak zjawiska. Ktoś u was w Ciechanowie wie o tym, co się dzieje w tym domu? Nie. Nikomu pan o tym nie rozmawialiśmy z nikim na ten temat. To jest tajemnica tylko pana i brata. Znaczy tak, to jest właściwie tajemnica. Właśnie to jest tajemnica, dlatego żeby nie wyszło, żeby nie narazić się na jakieś może szyderstwa ludzi z zewnątrz. Duchy nie wracają już od jakiego czasu? Od jakiegoś miesiąca. Czy pan się ich spodziewa w najbliższym czasie? To znaczy, ja mam powiedziane, że jedna z osób, która była u nas w domu, właśnie jakaś ostatnia, która pomogła, tak. Która faktycznie pomogła, co powiedziała? Po której jest lepiej. Powiedziała, że ja mam kanalik, czyli coś takiego, to jest coś takiego jak gniazdko telefoniczne w ścianie, pod które ktoś tam może sobie podłączyć telefon. I ten kanalik widzą właśnie energię, nie nazywając tego duchami, tylko energiami. I one w pewnych momentach, widząc to, będą chciały się podłączyć i może przekazać mi coś. Aha, także widzą u pana ten kanalik i być może będą chciały tam wejść. Znaczy nie tyle wejść, co się połączyć ze mną przez ten kanalik, żeby może przekazać jakąś wiadomość, jakieś przesłanie. No trudno powiedzieć. I ja jestem przygotowany po prostu już na to. Przez te osoby, przez ten czas, że no raz na jakiś czas na pewno zobaczę. Panie Darku, widzę, że pan ma obrączkę, pan ma rodzinę. Czego mogę życzyć pana rodzinie? Spokoju. Spokoju i powodzenia. No to życzę panu przede wszystkim powodzenia, a zanim przyjdzie spokój, jestem przekonany. Dziękuję bardzo. W loży komentatora psycholog pan Andrzej Samson. Panie Andrzeju, zaprosiliśmy pana, dlatego że te opowieści, które tutaj dzisiaj usłyszeliśmy, wydały nam się bardzo nieprawdopodobne, niesamowite. Więc postanowiliśmy spytać o zdanie człowieka, który zajmuje się psychiką ludzką, zajmuje się ludzką duszą. Zapytać o zdanie psychologa i psychoterapeutę. Co pan o tym wszystkim sądzi? I czy w swojej pracy spotkał się pan z takimi ludźmi, którzy też obcowali z duchami? Na pytanie drugie odpowiedź brzmi tak. Oczywiście spotykałem się z takimi ludźmi, którzy twierdzili, że obcują z duchami, bądź też podejrzewali, że obcują z duchami. Ja zostałem jakby ukształtowany w takiej tradycji, w której jedną z najważniejszych zasad szanowanych w myśleniu jest
taka zasada, która została bodajże najtrafniej sformułowana w tak zwanej brzytwie Okema, która mówi, nie należy mnożyć bytów. Czyli jeżeli jakieś zdarzenie daje się wyjaśnić bez odwoływania się na przykład do duchów, to należy je wyjaśnić bez duchów, prawda? Ja zastanawiam się nad taką rzeczą. Kiedy kończy się opętanie przez złe duchy, a zaczyna urojenie? Wie pan, ja nie przyjmuję do wiadomości czegoś takiego jak opętanie przez duchy. Uważam, że nic takiego nie istnieje. Natomiast urojenie jako takie pełni bardzo określoną funkcję w zaburzonej czy chorej psychice, prawda? Zresztą mieliśmy tutaj troszeczkę do czynienia w jednej z rozmów z takim zarysowującym się problemem. Otóż na ogół uważa się, że mechanizm powstawania urojenia jest mniej więcej taki. Jeżeli ja mam dojmujące poczucie, że mi się nic w życiu nie udaje, że jestem jakimś takim człowiekiem, który jest do niczego, pod każdym względem, prawda? To mnie jest strasznie trudno żyć z takim przeświadczeniem, prawda? I oto któregoś dnia dokonuję odkrycia. W psychopatologii nazywa się to psychotyczne olśnienie. Dociera do mnie taka idea, że to nie ja jestem winien, tylko wszyscy mnie prześladują. Proszę bardzo, robią do mnie aluzje w telewizji, w prasie, na ulicy, jak przechodzą od mnie, wymieniają uśmiechy. Rozwija się tak zwany system urojeń prześladowczych, prawda? Od tego jest tylko krok do duchów, do, prawda, jakieś siły. Bardzo często ci pacjenci mówią, że jakieś siły im wykradają myśli, nasyłają im myśli oczywiście. Ale przyznam, że mnie najbardziej w tych wypowiedziach zaskoczyło to, że z duchem można nawet współżyć seksualnie. Czy to jest możliwe? Wie pani, duchów nie ma, więc jest to niemożliwe. Natomiast można odczuwać bardzo silne pożądanie seksualne. To z kim współżyją te kobiety, zapytał? Z sobą. Z sobą po prostu. No jest to forma onanizmu, jakbyśmy na to nie patrzyli. Natomiast odpowiadając jeszcze na pani pytanie, to niewątpliwie istnieją bardzo silne potrzeby seksualne, które są równie silnie tłumione. Szczególnie dzieje się to w pewnych określonych sytuacjach kobiet, prawda? Kobiet samotnych, wychowujących dzieci, kobiet starszych. Prawda? Państwo pewnie się orientują, że w Polsce seks starszych ludzi jest czymś nieprzyzwoitym. Znaczy babcia, która się kocha z dziadkiem, jest w polskich warunkach, w polskiej kulturze nie do pomyślenia. To, co może robić babcia z dziadkiem, to nie wiem, siedzieć przy piecu, wspominać przedwojenne dobre czasy, albo nie wiem, iść na spacer, najlepiej na najbliższy cmentarz, odwiedzić groby tych, którzy przed nią umarli. Prawda? To jest wszystko. Natomiast nie może się zachowywać jak normalna kobieta. No znacznie łatwiej jest powiedzieć, że to nie ja przecież przeżywam to wszystko, tylko cosik we mnie wlazło i tam się rządzi. To nie ja przeżywam orgazm, to duch mnie do tego zmusza. Oczywiście. Taką główną tezą, która mi się troszkę nasuwa na podsumowanie tych wszystkich rzeczy, które tutaj wysłuchałem, jest taka rzecz, że normalny rozum, normalna psychika może się w tym świecie obejść bez duchu. Dziękuję panu bardzo. Ja dziękuję. Akes. To chyba dobrze, że skończyły się już te rozmowy o przybyszach z zaświatów, bo już czułem zimny powiew na plecach. Ale zastanawiam się, co należałoby powiedzieć sceptykom, niedowiarkom i ludziom, którzy nigdy nie uwierzą w duchy. Myślę, że to dobrze, że ludzi, których dręczą nieznane tajemne moce i nic nie jest ich w stanie od tej udręki uwolnić, nawet lekarz, uwalnia wreszcie egzorcysta. To dobrze, że egzorcysta jest w stanie odwieść kobietę od samobójstwa, wmawiając jej, że to zły duch ją namawia do tego czynu, a nie ona sama. To dobrze, że ludziom po kontaktach z egzorcystami jest lżej. Wydawałoby się, że egzorcyści to postacie z filmów grozy, że to produkt Hollywood. Nic bardziej błędnego. Okazuje się, że egzorcyści działają także w Polsce, na przykład na 8 piętrze w wieżowca, choćby w Łodzi. A tak naprawdę to uważam, że mieliśmy dzisiaj do czynienia z wielką zdobyczą demokracji, bo oto w wolnej telewizji kilka osób przyznało się, mam kontakty z duchami i nikt z tego powodu nie dzwonił po pogotowie psychiatryczne i nie domagał się lekarza. Bo tak naprawdę każdy z nas ma prawo wierzyć w to, co chce, choćby i w duchy.
amerykańskiej sondy Pathfinder i jako pierwszy pojazd w historii ludzkości zjechał na powierzchnię czerwonej planety.